Nie można wrzucać bezmyślnie śmieci do jednego pojemnika. Jak segregować odpady komunalne? Poznajmy przeznaczenie. Worek żółty, metale i tworzywa sztuczne, plastikowe i kartonikowe pojemniki, reklamówki, puszki. Zaleca się opróżnić oraz gnieść produkty przed wrzuceniem. Nie wrzucamy reklamówek zanieczyszczonych. Worek niebieski, papier. Odpady nie mogą być zanieczyszczone, lakierowane lub laminowane. Worek zielony, szkło, słoiki, opakowania po kosmetykach. Obowiązkowe jest opróżnianie pojemników przed wyrzuceniem. Worek brązowy, odpady biodegradowalne. Warzywa, owoce, gałęzie, trociny, resztki jedzenia. Nie wszystkie odpady uda się posegregować, dlatego pozostałe odpady, z którymi jest problem, traktuje się jako odpady zmieszane. I te odpady wrzucamy do pojemników. Na drogach jest miejsce i dla samochodów, i dla rowerów. Dlatego, wyprzedzając rowerzystę, zachowaj metr odstępu. Nie przyspieszaj w trakcie manewru. Istnieje ryzyko, że przewrócisz cyklistę pod muchem wiatru wywołanym przez swój pojazd, a już na pewno stworzysz niebezpieczną sytuację. Pamiętajmy o wzajemnym szacunku i życzliwości. Mamy takie samo prawo, aby korzystać z drogi w ramach obowiązujących przepisów. Po prostu jeździ z głową, drogi kierowco i rowerzysto. Na terenie Mławy pojawiły się 4 nowe ulice. Nazwy nadano im na mocy uchwały Rady Miasta Mława. Dokumenty zostały przyjęte podczas sesji, która odbyła się 17 grudnia 2019 roku. Następnie zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Najsmaczniejszą chyba nazwę nosi ulica Rydzowa, która znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Grzybowej. Mamy także ulicę Janusza Kusocińskiego, znanego polskiego lekkoatlety. Na marginesie powiem, że najstarszy mieszkaniec naszego miasta, pan Teodor Piegłowski, w czasie, kiedy mieszkał w Warszawie, przyjaźnił się z Kusocińskim i razem z nim biegał. Ulica, której patronuje Janusz Kusociński, znajduje się między ulicami Podmiejską a Batalionów Chłopskich. Kolejna ulica została nazwana Spacerową. Trakt biegnie między ulicą Antoniego Torfa-Załęskiego a ulicą Nowoleśną wzdłuż rzeki Seracz. Ulica została wyłożona kostką. Niedługo też zostanie na niej podłączone oświetlenie. Czwarta ulica w bezpośrednim sąsiedztwie Spacerowej między Nowoleśną a Wójtostwem to ulica Rozgard. Ta nazwa to jest powrót do tradycji, ponieważ obszar, o którym mówimy, zawsze nazwano w Mławie Rozgartem. Jest to nawiązanie też do niemieckiej nazwy Rozgarten, która oznacza pastwisko, łąkę dla koni. Nowe ulice zachęcają do spacerów i poznawania różnych części miasta. Niebawem pojawią się na nich tablice informujące o tym, jakie nazwy noszą. Podróżnych korzystających z mławskiej komunikacji miejskiej czekają zmiany. Część z nich została już wprowadzona. W związku z przebudową ulic Mariackiej, Ordona i Świętej Anny tymczasowo swój bieg zmieniła linia numer 1. Trasa linii numer 1 nie będzie poruszała się ulicą Zachodnią i ulicą Mariacką Świętej Anny i Ordona. Została ta trasa przeniesiona i zostanie ta trasa, ten autobus będzie poruszał się ulicą Kościuszki i ulicą Sienkiewicza. Staraliśmy się tak dobrać ten rozkład, żeby czas przejazdu nie uległ zmianie, także to wszystko zostało zachowane tak, żeby mieszkańcy na tych starych rozkładach, przynajmniej w innych przystankach, na innych przystankach korzystali w tym samym rozkładzie, w tym samym zakresie. Na czas trwania robót zostały zlikwidowane przystanki na ulicach Zachodniej, Mariackiej oraz przystanek Pasaż OKM. Dodatkowo autobusy Mławskiej Komunikacji Miejskiej będą się zatrzymywały na przystankach ulica Sienkiewicza Park, ulica Sienkiewicza Szkoła Muzyczna, ulica Kościuszki oraz ulica Zuzanny Morawskiej. Rozbudowana zostanie za to linia numer 4.
Będzie ona także obsługiwać dwa przystanki, które dotychczas nie były obsługiwane. Przystanki na ulicy Moniuszki i na ulicy Batorego. Zostało to zrealizowane na wniosek mieszkańców. Przeanalizowaliśmy to pod względem przejazdu, możliwości przejazdu czasowo. Mieszkańcy zawnioskowali, przychyliliśmy się do tego wniosku i takie zmiany od 1 lutego 2020 zostaną wprowadzone. Planowany termin zakończenia robót drogowych prowadzonych na osiedlu Książąt Mazowieckich i przywrócenia obecnych tras autobusów Mławskiej Komunikacji Miejskiej na linii numer 1 to 30 października bieżącego roku. Od 1 września rodzice przedszkolaków z Mławy muszą się liczyć z dodatkowymi opłatami za pobyt dziecka w placówce. Będą one obowiązywały, jeśli dzieci będą przebywały w przedszkolu powyżej 5 godzin. Radni byli w tej sprawie jednomyślni. Za każdą dodatkową godzinę zapłacą złotówkę. Opłata ta jest związana z tym, że od lipca ubiegłego roku wszystkim rodzicom dzieci do lat 18 przyznane zostało przez państwo wsparcie w wysokości 500 zł na każde dziecko. W związku z tym, że kwota ta ma między innymi rekompensować część nakładów finansowych związanych z wychowaniem dzieci, ze stworzeniem im odpowiednich warunków, miasto Mława wycofało się ze wcześniejszej deklaracji, z wcześniejszych działań związanych z dofinansowaniem pobytu dzieci w przedszkolu. Od 2013 roku aż do tej pory Mława była jednym z niewielu samorządów w Polsce, gdzie opieka przedszkolna była całkowicie bezpłatna. Dodatkowo dzieci mogły zupełnie za darmo uczestniczyć w zajęciach z rytmiki i języka angielskiego. Rytmika i język angielski pozostają bezpłatne, natomiast rodzice muszą ponosić koszt pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin, złotówkę za każdą godzinę. Nie jest to duży wysiłek finansowy dla rodziców. W tygodniu, jeżeli dziecko przebywa w przedszkolu około 8 godzin, wynosi to 15 zł, czyli w skali miesiąca około 60 zł. Zmiana jest zgodna z obowiązującą ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, w myśl której wysokość opłaty nie może być wyższa niż 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, szkole podstawowej oraz innej formie wychowania przedszkolnego. Odpłatność będzie naliczana od września 2020 roku. Sprzyjające warunki atmosferyczne pozwalają na prowadzenie wielu prac budowlanych na zewnątrz. Na drogach dojazdowych do realizowanych inwestycji coraz częściej można jednak zauważyć błoto, jakie nie tylko zanieczyszcza nawierzchnię, ale stwarza także zagrożenie. To problem, w związku z którym interweniuje ostatnio Straż Miejska w Mławie. Każda inwestycja budowlana wiąże się z tym, że trzeba na teren budowy dowieźć materiał, ewentualnie z tej budowy materiał wywieźć. W ramach tych czynności oczywiście występuje taki element jak zanieczyszczenie drogi. Pojazdy, które wyjeżdżają z budowy, zanieczyszczają jezdnię. Obowiązkiem wykonawcy na terenie budowy jest zabezpieczenie w taki sposób budowy, żeby pojazdy, które wyjeżdżają z niej, nie zanieczyszczały drogi. W Mławie realizowanych jest obecnie około 7 dużych inwestycji budowlanych. Największy problem z błotem zalegającym na drodze Straż Miejska obserwuje na Alei Świętego Wojciecha, w sąsiedztwie której powstaje dworzec zintegrowany. Błoto na ulicy powoduje zagrożenie w postaci takiej, że inni użytkownicy drogi mogą wpaść w poślizg, pojazdy mogą spowodować zagrożenie bądź też kolizje drogowe. Oczywiście grzywny z tego tytułu są dosyć wysokie, bo za zanieczyszczanie drogi i spowodowanie takiego zagrożenia jest grzywna do 1500 zł. Za zanieczyszczenie drogi odpowiada jednak kierowca. Pojazd powinien być oczyszczony na placu budowy tuż przed wyjazdem na drogę. Miejsce, w którym można umyć koła, powinien przygotować wykonawca inwestycji. Towarzystwo Miłośników Ziemi Mławskiej ma nowego prezesa. Zmiana nastąpiła po 17 latach. Dotychczasowy prezes Przemysław Miecznik ze względu na stan zdrowia zrezygnował z pełnionej funkcji. Na walnym zgromadzeniu wybrano nowy zarząd, na czele którego stanął Henryk Antczak. Koledzy podczas spotkania już zarządu w dniu 20 stycznia
postanowili, że najlepszym kandydatem oczywiście w ich mniemaniu będzie moja osoba. No stąd z wielkim szacunkiem i dla całego zarządu, w którym zasiadają bardzo zacni mieszkańcy Mławy, w tym pan profesor Leszek Zygner, dr Leszek Arendt, pan Janusz Grochowski, pan Andrzej Grzymkowski, wieloletni wiceprezes tego towarzystwa, no postanowiłem, że to propozycję przyjmę. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej zostało powołane w grudniu 1958 roku. Jego celem jest szerzenie wiedzy o mieście i regionie. Dotyczy to historii, jak i dorobku kulturowego. Grupa propaguje także postawy patriotyczne. Jako towarzystwo, a przede wszystkim jako mieszkańcy, oddajemy hołd mieszkańcom Mławy, którzy zostali zamordowani w obozach koncentracyjnych. Między innymi właśnie w Mławie też było getto. Mieszkańcy Mławy przed wojną stanowili 1/3 mieszkańców, ponad 7 tysięcy. Ostatni mieszkaniec pochodzenia żydowskiego został wywieziony do obozów w 1942 roku. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej z inicjatywy prezesa nawiązało kontakt z ambasadą Izraela i przy udziale władz miasta postanowiono w 1998 roku uczcić pamięć tych mławskich Żydów i na cmentarzu żydowskim przy ulicy Warszawskiej, tak zwanym Kirkucie, w 1998 roku został wybudowany pomnik w kształcie menory. Na kolejnym spotkaniu zarząd towarzystwa określi kierunki działań w roku 2020, jak też wstępny plan na całą kadencję. Ustalony zostanie ponadto kalendarz imprez, które organizuje lub w które włącza się towarzystwo. Przed nami kolejne eliminacje do konkursu recytatorskiego Warszawska Syrenka. Wzorem lat ubiegłych na scenie Miejskiego Domu Kultury w Mławie będą mogli się zaprezentować uczniowie szkół podstawowych. Konkurs odbywa się z podziałem na 3 kategorie wiekowe. Dzieci przygotowują się z wiersza, a starsze dzieci także mają do wyboru albo przygotowanie 2 wierszy, albo wiersza i fragmentu prozy. I tutaj od razu jeszcze dodam, że bardzo proszę o przestrzeganie tej długości czasu, bo jest zaznaczona w regulaminie do 1,5 minuty dla młodszych dzieci przy jednym utworze i do 3 minut dla starszych dzieci przy 2 utworach. Natomiast to nie znaczy, że dzieci mają tak długo mówić. Tylko chodzi o to, żeby po prostu nie przekroczyły tego czasu. Konkurs ma charakter wielostopniowych eliminacji. Szkoły mogą zgłosić tylko po jednym reprezentancie z danej kategorii wiekowej. Na konkurs powiatowy zakwalifikowani zostaną najlepsi z najlepszych. Przede wszystkim dobieramy repertuar do dziecka. To znaczy młodsze dzieci wiadomo, że będą miały repertuar lżejszy, jeżeli można tak to określić. Starsze mogą mieć repertuar trochę poważniejszy. Bardzo proszę o dobieranie repertuaru pod kątem tego, czy podmiot liryczny wiersza czy fragmentu prozy jest dziewczynką, wtedy mówi go dziewczynka, albo chłopcem, mężczyzną, wtedy prezentuje go chłopiec. Także dobierajmy repertuar pod kątem charakteru dziecka. Jeżeli spokojnemu dziecku damy zbyt taki intensywny wiersz, czy fragment prozy, ono sobie z tym nie poradzi. Na odwrót. Nie dawajmy zbyt długich wierszy małym dzieciom. Nie ma takiej potrzeby. Nie dawajmy zbyt krótkich wierszy starszym dzieciom. Organizatorzy przypominają również, aby nie przebierać dzieci w kostiumy. Jedyne, na czym należy się skupić, to sposób, w jaki uczestnicy będą interpretować wybrany utwór. Eliminacje powiatowe 43. konkursu recytatorskiego Warszawska Syrenka odbędą się 24 marca. Zgłoszenia można wysyłać do 11 marca.